Jeżeli potrzebujesz realnego dotknięcia Bożego, to porozmawiaj z kimś z nas. Jeżeli jesteś chory, chcę, żebyś wiedział, że 2000 lat temu każda choroba fizyczna, psychiczna, każdy problem z osobowością zostały przybite do krzyża w Chrystusie Jezusie. Słowo Boże mówi, że w Jego ranach i sińcach jesteśmy uzdrowieni. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia od czegokolwiek, odejść do któregoś z naszych ludzi. Uwalniamy od demonów, uwalniamy od nałogów. Robimy to za darmo. Jeżeli gdzieś w swoim sercu odczuwasz teraz potrzebę przyjścia do Boga, to zrób to. Zrób to prostym aktem wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Każdy z was spodziewa się rzeczy dobrych. Bóg jest dobrym Bogiem. On tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On nie przyszedł na ziemię, aby ziemię zniszczyć. On właśnie przyszedł na ziemię po to, żeby ziemia nie została zniszczona. To jest dowód wielkiej miłości Boga do człowieka. Ale człowiek ma wolną wolę. Tak Bóg bardzo pokochał człowieka, że dał mu wolną wolę. Człowiek ma prawo do decydowania, bo miłość potrzebuje aktu decyzji. Jeżeli zdecydujesz dzisiaj, że chcesz oddać Mu swoje życie, to zrób to. Zrób to prostym aktem. Powiedz: Jezus, ja wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Jezus, ja wierzę, że wstałeś z martwych. Jezus, od dzisiejszego dnia Ty jesteś moim Panem. Zdejmuję ego z tronu mojego życia, a sadzam Ciebie, Jezus. I to nie jest religia, drodzy przyjaciele. To nie religia. Ja mam wywalone na religię. Ja nie jestem człowiekiem religijnym. Ja jestem człowiekiem, który spotkał Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Ja spotkałem Jezusa. On zbawił moje życie. On wyrwał mnie z piekła, wyciągnął z więzienia, wyprowadził z grup przestępczych, doprowadził do tego, że dzisiaj żyję i głoszę Ewangelię życia. On dzisiaj puka do twojego serca. On mówi: człowieku, otwórz mi drzwi, otwórz mi drzwi. Nie ma takiego grzechu, za który nie umarł Jezus. Rozumiesz? Nie ma takiego grzechu, za który nie umarł Jezus. Ja zabiłem człowieka, ja handlowałem narkotykami, ja napadałem na ludzi, a On mi przebaczył. Łaską jestem zbawiony, nie z uczynków. Boży to dar, dlatego nie chlubię się swoimi uczynkami. Ale dzisiaj oddaję chwałę Wszechmogącemu Bogu. Nie boję się Go, kocham Go. To mój Ojciec, to Twój tata. On woła do Ciebie: przyjdź do mnie, rozpoznaj we mnie Ojca. Człowieku, pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Tu nie chodzi o głupotę, tu chodzi o życie wieczne. Zrozum, że jeśli nie pojednasz się z Bogiem, to skończysz w piekle, a diabeł będzie cię tu na ziemi dojeżdżał jak burą sukę. Po co ci to? Diabeł to pała! Przestań oddawać mu chwałę! Rozumiesz? Diabeł to pała! Zwykły frajer! Jezus jest kozak! Jezus jest kozak! To On umarł za grzechy ludzi! Słowo Boże mówi, że łatwiej umrzeć za dobrego! Za dobrego! Ale Jezus umarł za nas! Grzeszników! Pokutujcie, ludzie! Pokuta to nie jest umartwianie siebie. Pokuta to nie jest wylewanie żałosnych łez. Pokuta to decyzja, że zmieniamy swoje postępowanie, zmieniamy swoje nastawienie. Jeżeli zdecydujesz dzisiaj, żeby oddać Mu swoje życie, to potężny Święty Duch wstąpi na ciebie i umożliwi ci to, abyś stał się innym człowiekiem. Kto z was chce oddać życie Jezusowi? Przyjdź teraz do mnie! Przyjdź do mnie, nie bój się! Przyjdź oddać Mu swoje życie! Oddaj Mu swoje życie! Nie trzymaj Go w swoich rękach! Oddaj Mu swoje życie, człowieku! Bo On może wrócić każdego dnia! Każdego dnia! Jezus może wrócić każdego dnia! Oddaj Mu swoje życie! Zaufaj Mu! On podniesie cię! On cię podniesie! On cię podniesie! On podniósł moje życie i On podniesie twoje życie. Nie słuchaj religijnych kacyków, którzy mówią ci, że masz przestrzegać przykazań i chodzić do kościoła. Zacznij słuchać głosu Boga, który mówi: kocham cię, ale jeżeli się ze mną nie pojednasz, to nie będę ci mógł pomóc na sądzie. Zrozum, Jezus jest twoim ratunkiem. Jezus jest twoim ratunkiem. Oddaj mu swoje życie, a potężna Boża moc przepełni cię. Rozumiesz? Potężna Boża moc. Nie będziesz chodził u diabła na smyczy. Chodzisz u diabła na smyczy i kozaczysz. Dobrze ci z tym, jak ci dobrze, to chodź. Ja nie zamierzam być popychadłem diabła. Nie zadaję się z frajerami, mam takie zasady. A diabeł to frajer. Diabeł to frajer. I każdy, kto mu służy, jest debilem. Słowo Boże mówi: głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. Głupi rzekł. Ale nie musisz być głupi. Nie musisz pajacować. Jesteś odrzuconym człowiekiem. Zwykłym odrzuconym człowiekiem. Płytkim jak staw seksu. Taka jest prawda. Śmieją się z tobie ludzie. Śmieją się ludzie z ciebie. Zobacz. Pajacujesz, będziesz przed kamerami. Zobaczą cię miliony ludzi. Zobaczą twoje odrzucenie. Brawo, brawo, brawo. Come on, come on. Dodajesz tylko i wyłącznie. Grzech do grzechu. Boisz się. Boisz się. Jesteś zwykłym, zalęknionym człowieczkiem. Taka jest prawda, bo taki jest diabeł. Jeżeli chcesz mu służyć, to mu służ, kozaku. Taki numer. Nie podam ci ręki. Jak nie uklękniesz, nie zaczniesz pokutować ze swojego życia. Co ty uważasz, że ja jestem twoje pomiotło? Pokaż, proszę bardzo. Pokaż, pokaż. Więcej. Więcej. Jesteś taki wygadany człowieku, że szok. Ja jestem bardzo wygadany. Jestem ostro wygadany. Bardzo ostro. Alleluja! Nie! Idź pokutować na kolanach. Idź oddać mu chwałę. Pokutować, a nie podawać rękę. Ja jestem synem królestwa. Głoszę ci Ewangelię. Zaraz z tobą porozmawiam. Na razie podejdź do kogoś z naszych ludzi i porozmawiam. Jezus jest odważny, a diabeł jest cieniutki. Jezus, tak bardzo ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna ci. Że umarł za twoje grzechy. Okaż mu wdzięczność. ludźmi. Realnie spotkaliśmy w swoim życiu Jezusa. Nazywamy się Kościół Mocy. W każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Nazywam się Agata Cerońska, to jest mój mąż Artur Ceroński. W świecie byliśmy ze sobą wiele lat. Mój mąż był w zorganizowanej grupie przestępczej, a ja byłam ofiarą jego działalności przestępczej. Kiedy poznaliśmy Jezusa, zaczęliśmy z Nim nowe życie. On spotkał Jezusa i ja spotkałam Jezusa. W Chrystusie połączyliśmy się na nowo i prowadzimy nowe życie. Prowadzimy dzisiaj też Kościół i pomagamy ludziom wejść na drogę zbawienia. Zapraszamy Was na nasze spotkanie. Niedziela, godzina 11, godzina 10, ulica Dzierżoniowska 11. Coś, co może przydarzyć się największego w życiu człowieka, to osobiste spotkanie się z Bogiem. To doprowadza do tego, że całe życie staje się zupełnie inne. Przychodzi nie tylko wyzwolenie, ale pojawia się realny cel i sens tego życia. Cel i sens. Bycie dzieckiem Boga to nie jest bycie słabym. Jest takie głupie przysłowie religijne w tym chorym kraju, jak trwoga to do Boga. Wiecie, kiedy przyszedłem do Boga? Wtedy, kiedy moje zarobki wynosiły 100 000 miesięcznie. Nie ruszałem tyłka z domu. I ludzie, którzy dla mnie pracowali, przynosili mi 100 000 miesięcznie. Byłem bandytą, bogatym bandytą. Rozumiecie? Był na mnie wyrok śmierci wydany. Ja przyszedłem do Boga nie dlatego, że się bałem. Mnie się bano. Przyszedłem do Boga dlatego, że zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. Grzesznik. Czyli ten, kto idzie inaczej niż mówi Bóg. Ja zrozumiałem, że Bóg to nie jest Bozia. W tym chorym kraju Boga nazwano Bozią. Zminimalizowano. Śpiewa się. Jezus malusieńki. To nie to. On jest żywy i prawdziwy. Potężny i wielki. Pan panów i król królów. Wyswobadza, darzy miłością. Rozumiesz? On podniesie twoje życie, uszlachetni i ukierunkuje. Zrób to dziś. Oddaj mu swoje życie. Zaufaj mu. A jeżeli potrzebujesz dotknięcia Bożej mocy, podejść do kogokolwiek z nas. Ludzie, my w mocy chodzimy. Ja wskrzesiłem 2 osoby z martwych. Jedną z nich był mój syn. Masy ludzi uzdrawiamy. Rozumiecie? Wejdźcie sobie do internetu, wbijcie sobie moje nazwisko. Zobaczycie, co to jest. Rozumiesz? Diabeł to jest pajacyk na gumeczce. I on ściemia ludzi. Skacze jak kot z pęcherzem. I mówi, bójcie się! Albo martwcie się! Prawdą jest to, ty jesteś pajacykiem, a dlatego jesteś pajacykiem, bo nie oddałeś życia Jezusowi. Chcesz oddać życie Jezusowi, podejść do kolegi w czapce, on cię poprowadzi. Każdy, kto nie oddał życia Jezusowi, to jest zwykły pajac. Głupeczek. Trzeba być głupkiem, żeby Jezusowi życia nie oddać. Ja byłem takim głupkiem tyle lat. Tyle lat. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Człowiek to jest 6% użytkowności mózgu, 70% wody. Rozumiesz, co to jest człowiek? Człowieka dobrze kopniesz w dupę i się wywali do góry kołami. Ale jeżeli przyjmiesz Jezusa, to twoje życie nabierze wiecznego wymiaru. Wiecznego wymiaru. Ty się kłócisz sam ze sobą. Ty się ze sobą kłócisz, bo ty sam siebie nie lubisz, pajacu. Taka jest prawda o tobie. Głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Psalmy poczytaj. Każdy człowiek, który realnie zaufa Jezusowi, stanie się człowiekiem według Bożego serca. Prawdziwym człowiekiem. Chrystusowcem. 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 Nie jakimś głupawym homo sapiens, który nie wie, co robi, skąd pochodzi i dokąd idzie. Ludzie! Zbliża się nowa pora! Nowa pora! Jezus może tu wrócić każdego dnia! On wiedzie jak Microsoft na rynek, rozumiesz? to nie będzie maleńki powrót. To będzie powrót z wielką klasą. Orwiecie do Jeruzalem. Rozpieprzy tą wielką kopułę, co tam stoi na środku. I tam będzie jego tron. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Po której stronie chcesz być? Po której stronie chcesz być? Nie oglądałeś Gwiezdnych Wojen? Przejdź na dobrą stronę mocy. Na dobrą stronę mocy. Nie idź za pajacami z czarnej planety. Bądź pragmatykiem. Człowieku, ogarnij kuwetę. Jezus jest Panem. Jezus. Powiedz, że Jezus jest Panem. Głośniej. Dziękuję Ci. Panie Boże, mów, Panie Boże, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Duch Święty, wypełniaj Go Twoją obecnością. Twoją obecnością. Nie Twoja siła teraz przeniknie Go. Duchu Święty, szakoto karalala makata sawagada jara. Ja związuję alkoholizm nad nim. Ja związuję każdą demoniczną siłę nad nim. Ja związuję wszelkie odrzucenie nad nim przez imię Jezus. Ja uzdrawiam jego mózg w imieniu Jezusa. Uzdrawiam każdy fragment w jego ciele. Niech on żyje. Alleluja. Przyjdź. Teraz usiądź na murze. Amen. Dobrze. Twoja krew przelana jest, w Twojej krwi nowe życie mam. Twoja krew przelana jest, w Twojej krwi nowe życie mam. Twoja krew przelana jest. Wykorzystali szansę, Dostałeś bardzo dobrą wiadomość o tym, że Bóg jest. I nie tylko, że jest, ale że jest dobry. Słowo Boże mówi, że każdy, kto podchodzi do Boga, musi uznać, że On jest i że jest dobry. Wiecie, Bóg nie jest odpowiedzialny za zło na ziemi. Słowo Boże mówi, że Bóg dał ziemię synom ludzkim. I zobaczcie, co zrobili synowie i córki ludzkie. Spieprzyli wszystko dokumentnie. Ale co, najłatwiej na kogo zrzucić? Na tego, który to dał. Ludzie pytają często, czemu Bóg dopuścił, że była wojna. Bóg nie dopuścił, Bóg dał ziemię ludziom. Bóg nie jest wielkim szachistą, który się bawi losami ludzi. On dał ziemię, tak jak dobry ojciec daje złotą kartę kredytową swojemu dziecku. Rozumiesz? Ufa mu, że dziecko nie spieprzy wszystkiego, ale dziecko spieprza. Co robi ojciec? Płaci długi. Dobry ojciec spłaca długi. Bóg spłacił dług ludzkości, zszedłszy samemu na ziemię i umarłszy za ludzi, sam spłacił dług. Inaczej musiałby zutylizować ten cały glob. Czy to nie jest miłość? A ludzie przeoczą i mówią, to Boga wina, że jest mi źle. Ja mówię, to nie Boga wina, że jest ci źle. To twoja wina, bo nie chcesz wybrać ratunku. Ja wybrałem ratunek w 2001 roku w więziennej celi w Sztumie. Trzeci raz siedziałem w więzieniu. Uklęknąłem na kolana i powiedziałem, Jezus, oddaję Ci moje życie. Nie wiem, o co chodzi. Nie potrafię niczego w życiu. Umiem tylko niszczyć, krzywdzić, kraść. Pomóż mi, Święty Duchu. I On mi pomógł. Zmienił mnie w innego człowieka. Zmienił mnie. Idę do nieba. Nie boję się śmierci, ja się w ogóle nie boję. Niczego się też nie wstydzę. Wyeliminował ze mnie kompleksy. Wyprowadził mnie z odrzucenia. Jestem z kobietą od 15 roku życia. Przyjeżdżała do mnie do więzień. Rozumiesz? Chciałem ją zastrzelić kiedyś, jak rozliczałem się z dealerem i coś powiedziała za dużo. Przyłożyłem jej broń do głowy, chciałem ją zastrzelić. A dzisiaj jesteśmy razem. Wiecie, kto uratował to małżeństwo? Jezus! Jezus zmienił mnie, Jezus zmienił ją. Jezus może zmienić twoje życie. Może zmienić twoje życie. Tylko musisz zapragnąć. On powiedział, kto pragnie do mnie, nie niech przyjdzie do mnie. Każdy, kto jest obciążony, każdy, kto jest załamany, każdy też, kto myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, niech przyjdzie do mnie. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa, nie kozacz, nie filozofuj, bardzo Cię proszę. Nie filozofuj. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Halleluja. Nazywamy się Kościół Mocy. Kościół Mocy. Jesteśmy suwerennym chrześcijańskim kościołem. Nie wchodzimy w głupawkę religijną tego kraju. Jeżeli chcesz realnie doświadczać Bożej mocy, miłości, przyjaźni, relacji, które są nie z tej ziemi, przyjdź. Jeśli chorujesz na cokolwiek, przyjdź do nas. Może masz chorych w domu, może mają raka, przyprowadź tych z rakiem. Przyprowadź. Uzdrowimy ich, uwolnimy za darmo. Kościół Mocy. Warszawa, ulica Dzierżoniowska 11, każda niedziela, godzina 10, każda środa, godzina 20. Dotknijcie Bożego Królestwa, nie siedźcie w tej ściemie. Ludzie, czy wy naprawdę myślicie, że w ciastku o smaku kościelnym jest Jezus? No ludzie, no bez przesady. Czy wy uważacie, że zjecie chipsa o smaku kościelnym i wejdzie w was Jezus? Przecież to się w ogóle myli, w ogóle z jakąkolwiek logiką. Bóg jest duchem! I chwałę mu się oddaje w duchu i w prawdzie. Jak chcesz kupić chipsy, to 5,40 kosztują w Carrefourze. Proszę cię! To się nazywa w psychologii system iluzji zaprzeczeń. Ludzie wiedzą, że w tym ciastku nie ma Boga, ale idą, ozór wywalą do ziemi i oni myślą, że Jezus ich przyszedł i im pomógł, a tylko węglowodany złożone weszły do żołądka. Rozumiesz, o co kłamam? Bóg jest żywy! Bóg jest żywy! Przyjmujemy Go przez wiarę, a nie przez żołądek! Bóg Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, Królu, za każdego człowieka, który się dziś nawrócił do Ciebie. Dziękujemy za każdego, kto przyjął Twoją moc. Dziękujemy za każde dotknięcie. Dziękujemy, Boże, że podniosłeś znowu każdego z nas oraz naturalność. Dziękujemy, że poniżyłeś diabła znów. Dziękujemy Ci, potężny Boże. Kłaniamy się Tobie, Duchu Święty. Przynosimy Ci tych wszystkich ludzi, którzy słyszeli dzisiaj Twoją Ewangelię. Ogłaszamy, że to będzie w nich pracowało i że to wyda stukrotny plon, Ojcze. Hallelujah. Przyjdźcie do nas. To najlepsze miejsce na ziemi.